Szczęść Boże, witajcie w duchowym Espresso. Posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Lekcja przy kawie. Grupa profesorów, z których każdy odniósł sukces w swojej dziedzinie, spotkała się, aby odwiedzić swego starego przyjaciela. Rozmowa szybko zeszła na temat stresu związanego z działalnością zawodową i z życiem w ogóle. Nauczyciel zaproponował gościom kawę, wyszedł do kuchni i powrócił z dużym dzbankiem napoju oraz zestawem bardzo różnych filiżanek. Jedne były z porcelany, inne plastikowe, a jeszcze inne kryształowe. Jedne proste, inne ozdobne, niektóre o zwyczajnym kształcie, inne wytwornie stylizowane. Gospodarz poprosił, aby każdy wybrał sobie filiżankę i nalał do niej świeżo zaparzonej kawy. Kiedy wszyscy to uczynili, chrząknął, a następnie z wielkim spokojem i cierpliwością zaczął mówić. Czy zauważyliście, że ładniejsze filiżanki skończyły się szybciej niż te zwyczajne i proste? To naturalne, bo każdy chce wybrać dla siebie coś najlepszego. I to jest powód wielu naszych problemów. Filiżanki nie zmieniają jakości kawy, kontynuował. Filiżanka jest jedynie opakowaniem czy ubraniem dla tego, co pijemy. Tym, czym byliście zainteresowani, była kawa, nie filiżanka. Ale każdy instynktownie szukał tej najładniejszej. Niech każdy spróbuje spojrzeć na filiżanki innych. Teraz rozważcie temat. Życie jest kawą. Wysiłek, pieniądze, pozycja społeczna to filiżanki, które nadają życiu kształt i stabilizację. Ale rodzaj posiadanej filiżanki tak naprawdę nie określa ani nie zmienia naszego życia. Dlatego jeśli skoncentrujemy się tylko na filiżance, nie zasmakujemy kawy. Smakujcie kawę. Ludzie najszczęśliwsi to nie ci, którzy mają najwięcej, ale ci, którzy czują dobro dzięki temu, co posiadają. Pamiętajcie zatem, życie zwyczajne w pokoju. Kochajcie i postępujcie wielkodusznie. Bądźcie solidarni i troskliwi. Rozmawiajcie z uprzejmością. Resztę zostawcie Bogu. Bardzo piękna historia, która nam pokazuje, że najważniejsze jest nasze życie. Nie to, co posiadamy, co mamy, co jest taką ozdobnikiem tego wszystkiego, ale to właśnie nie filiżanka nadaje smak naszemu życiu, ale kawa. Kawa. Kawa, która jest życiem. Naszym życiem. I może warto dzisiaj zobaczyć, co nadaje sens mojemu życiu. Co jest moim życiem. Bo nieważne jest to, ile mam, ale co z tym robię. Czy potrafię się tym, co mam, dzielić z drugim człowiekiem. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.